sprzedałeś się, nie? Bo robisz zupełnie coś wbrew sobie, jak gdyby, nie? Wbrew swojemu etosowi na przykład, nie? A czujesz, nawiązując do tych twoich słów, które... Ktoś powie, o, sprzedałeś się, nie? Sorry. Według moich dokładnych statystyk, to 99% ludzi społeczeństwa naszego polskiego w takim razie się sprzedaje codziennie. Dlaczego? Czy myślisz, że ta kobieta, która tam w Żabce teraz ci podawała bułkę, to myślisz, że ona uwielbia tą pracę i to robi, bo to kocha? No nie, ona nienawidzi tej roboty, ona codziennie tam idzie wkurwiona, że tam musi pójść. Wiesz, o co chodzi? I teraz ona codziennie jest w robocie, której nienawidzi i co? Dostaje, powiedzmy, nie wiem, 2,5 kanta i ona za te 2,5 kanta się sprzedaje w takim razie? Nie, no to w takim razie, powiedzmy, nie wiem, strzelam, 1000 osób mi powiedziało, że się sprzedało. No teraz 1000 osób, popatrzcie na swój codzienny, jakby wiesz, robotę, tryb życia. Tak, w takim razie i z tych 1000 osób jest ciekawa, która osoba kocha swoją pracę i która się nie sprzedaje. Bo w takim razie, jeżeli nie lubisz swojej pracy, jeżeli jesteś zły do swojej pracy, no to w takim razie codziennie się sprzedajesz, ale za o wiele mniej.